Witamy fanów MyMMA, z nami Paweł Pawlak. Cześć Paweł. Cześć, witam. Bo przede wszystkim UFC w Berlinie już niebawem. Jak forma? Są jakieś kontuzje, urazy? Wszystko ok? No w sumie forma cały czas rośnie. Myślę, że na 31 maja będziemy gotowi w 100%. Są tam jakieś mikrourazy, ale nie będę o nich mówił. Ale mam nadzieję, że się szybko wyleczą i wracamy do mocnego znowu treningu i będzie dobrze. Jest trema przed debiutem? No właśnie, w ogóle się nie stresuję jak na razie. Przy wcześniejszych walkach się stresowałem bardziej. Teraz nie wiem, tak nie czuję w ogóle stresu, że w ogóle chyba walczę. Ale pewnie jak już będzie dzień wyjazdu i tam już będę, to pewnie zacznę się stresować. Bo to jednak jest duże przeżycie dla zawodnika. Powiedz Paweł, czy jesteś zadowolony w ogóle z tego zestawienia? No bo w UFC jednak nie masz jakby w ogóle możliwości dyskutować o tym, czy chcesz walczyć, czy nie chcesz. Peter Sobota, no w połowie Polak, jesteś zadowolony? W sumie tak naprawdę no jest mi to obojętne, z kim będę walczył. Wyszło, że z Piotrkiem będę walczył, no trudno, tak musiało się stać. Tu w Polsce też walczyłem z Polakami, więc nie patrzę tak w tych kategoriach. Po prostu muszę wyjść, dać z siebie wszystko, wygrać bonus i pojechać do domu. Bonus mówisz? No przydałby się w sumie. Fajnie by było, jakbyśmy z Piotrkiem, mam taki plan założony, że wygrywamy bonus za walkę wieczoru i każdy jest zadowolony. O tego ci życzę, jemu też, także... Remisu chyba nie będzie. Choć w sumie zdarzało się w UFC, także może remis wyjdzie, więc każdy będzie nie pokrzywdzony. W UFC jednak, no ostatnio Hunt Bigfoot chyba był remis, a wcześniej to nie pamiętam. Mark Hunt z Silvą miał w sumie też. Powiedz, Paweł, spodziewasz się dużego dopingu tam? Bo jedzie pewna grupa znajomych, no. Może my też dojedziemy, jeszcze nie wiadomo. Spóźniliśmy się z terminem akredytacji. No myślę, że tam będzie trochę Polaków, ale generalnie większy doping będzie miał pewnie Peter, bo to wiadomo, on jest tam jakby honorowany jako Niemiec i tak dalej, więc pewnie jego będą bardziej dopingować. No ale myślę, że tam parę głosów do mnie też będzie, że moich jakby fanów będzie mnie też dopingowało. Jaki plan na walkę? Nie boisz się trochę tego parteru soboty? No w sumie też w miarę rusza się w tym parterze, więc myślę, że będzie dobrze. I myślę, że pokażemy tu po prostu dobre show. Trochę się obawiam tego jego parteru, ale mamy realizujemy z trenerem cały czas plan i będzie myślę, że dobrze. Nie mogę się doczekać tej walki. Powodzenia na UFC, dzięki za wywiad. No również dziękuję i widzimy się może 31 maja. No postaramy się, żebyśmy się zaczęli. Kibicujcie Pawłowi. Dzięki.